Byłem zaskoczony, kiedy dowiedziałem się, że na bydgoskim Wzgórzu Wolności jest park, który ma ponad 100 lat. Zawsze kojarzył mi się z blokami z epoki Gierka i późniejszymi. Skąd więc tutaj taki stary park? Przed wiekami na miejscu Wzgórza Wolności istniał folwark Rupienica. Na początku XX wieku mieszkało tutaj około 2000 osób. Ówczesne władze wykorzystały ukształtowanie terenu i założyły park o charakterze leśno-górskim. W 1913 Niemcy zbudowali tutaj wieżę Bismarcka i nazwali wzgórze jego imieniem. Później opowiem Wam, co się z tą wieżą stało, ale chyba muszę iść gotować. Dzisiaj dla Państwa przygotuję żeberka duszone w piwie z kapustą, na krótko z kurkami. Będzie przepysznie. Zapraszam. Z firmy Prosiaczek dostałem piękne żeberka ekstra. Oczywiście wieprzowe. Pokroję na mniejsze kawałki. Wybiorę sobie tą część bez kości. I oczywiście kawałek z kością. Tak przygotowane żeberka posypię troszeczkę papryką ostrą. Chciałbym, aby były bardzo wyraźne. Czarny pieprz. Sól. I wszystkie przyprawy wetrę w mięso. Na patelnię wleję olej. I żeberka obsmażę na złoty kolor. Żeberka już się nam obsmażyły. Taki jasno złoty kolor. Przepiękne. Dorzucę kilka kromek żytniego chleba. Jeżeli wrzucimy razowy, po prostu sos będzie mocniejszy. Chleb nam zagęści m.in. sos, ale też da bardzo dobry smak. Kawałek cebulki pokroję w bardzo drobną kostkę. I wrzucę na patelnię. Dwa ząbki dobrego czosnku. Rozgniotę i drobno posiekam. I tak przygotowany czosnek wpada na patelnię. Do żeberek, do chleba, do cebuli. Troszeczkę marchewki dla słodkości. Tartego korzenia serela. Łyżka ostrej musztardy. Ziele angielskie. Dwa listki laurowe. Całość zaleję kraftowym piwem. Kilka listków rozmarynu. Latka pietruszki. Będzie bardzo mocny sos. Taki właśnie, jaki chcę. I całość będę gotował tak długo, aż żeberka będą bardzo miękkie. Żeberka będą się jeszcze chwilę dusiły. Ja idę zobaczyć miejsce, gdzie stała wieża Bismarcka. Wieża Bismarcka stała właśnie w tym miejscu i miała 25 metrów wysokości, a z górnych tarasów można było oglądać panoramę Bydgoszczy. W odrodzonej Rzeczpospolitej w 1920 roku wieżę nazwano Wieżą Wolności. Planowano ją przekształcić na kaplicę, ale tych planów nigdy nie zrealizowano. XVI maja 1928 roku wieżę zlikwidowano. Podłożono 30 ton trotylu i wysadzono ją w powietrze. Pozostałość to tylko schody na Wzgórzu Wolności. Może i szkoda, ale ja wracam do kuchni. Nasze danie już jest prawie gotowe. Żeberka są mięciutkie. Sos przepyszny, chleb się rozpuścił i zagęścił mi cały sos. Naprawdę jest cudowny. Potrzebuję jeszcze tylko kapustę na krótko w maśle z kminkiem. Do garnka z rozpuszczonym masłem wkroję cebulkę, bardzo drobno pokrojoną. Odrobina kminku. Świeżych kurek. Jeżeli nie mamy świeżych, możemy użyć mrożonych, ale musimy je wcześniej
obgotować lub zblanszować, inaczej mówiąc. Odrobina soli. Czarnego pieprzu. Kurki posmażę dosłownie kilka minut. Już puściły swój aromat. Ziele angielskie. Dwie sztuki starczą. Jeden listek laurowy. Czas na posiekaną białą kapustę. Włoska będzie równie smaczna. Wychodzi nam piękna sałatka z kurek, z kapusty, krótko smażona. Kurki nadadzą smaku. Na koniec natka pietruszki. Bardzo drobno pokrojona. Idealnym dodatkiem do tego dania będą lane kluski. Ale pieczone ziemniaki albo ziemniaki z koperkiem również zdadzą egzamin. I tak przygotowana pietruszka ląduje w kapuście. I cóż, moje danie jest gotowe. Czas nałożyć na talerz i delektować się. Na dno talerza ułożę kapustę z kurkami. Przesmaczne żeberka z niesamowitym chlebowo-piwnym sosem. Coś niesamowitego. Duszone z warzywami. Uwielbiam gotować sosy na chlebie. Mają naprawdę cudowny smak. Kilka świeżych ziół dodadzą uroku mojej potrawie. I oczywiście całe danie otulę kluseczkami lanymi na śmietanie, bardzo delikatne. Rozjaśnią i odświeżą moją potrawę. Idealnie. Tak prawdę mówiąc, to jest trochę moja potrawa. Wychowałem się na Wzgórzu Wolności i to jest to, co pamiętam z dzieciństwa. Smacznego. Wzdłuż parku przebiega aleja spacerowo-widokowa. Z wysokości 30 metrów możemy oglądać przepiękną panoramę Bydgoszczy. Nawet bez wieży widok jest cudowny. W parku rośnie kilkadziesiąt gatunków drzew. Najbardziej okazałym jest Dąb Pomorskiego Okręgu Wojskowego, który jest pomnikiem przyrody. Wiecie, gdzie on jest? Poszukajcie go sami. Do zobaczenia w następnym odcinku.